Do wypadku doszło dziś w godzinach południowych nieopodal wsi Gaj Wielki w powiecie szamotulskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący samochodem marki Opel Vivaro na prostym odcinku drogi najechał na tył poprzedzającego go samochodu marki Volkswagen, który przemieścił się w wyniku uderzenia i najechał na tył poprzedzającego go samochodu marki Ford. W wyniku wypadku jedna osoba trafiła do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakich doznała obrażeń. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu pracowała lokalna policja i 5 zastępów straży pożarnej. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.